Witamy Cię bardzo serdecznie, nasz Pan Świat Karmelka, idziemy pod słońce. Dlatego mamy takie miny. Ale słuchajcie, już ostatnio nagrywałam to, ale usunęłam, bo to był taki słaby odcinek, to był słaby bardzo montaż i w ogóle wszystko. A dzisiaj wszystkie konie będą mieli test smaków robiony, czyli Texas, princeska. To princeska? Tak, princeska. Princeska, bo mi się z łódkiem nie chce iść. Dobra. Czyli... princeska, Texas, karmel i checker. Checker zmiał w boksie. Albo na zewnątrz. A powiedz, czemu my tu jesteśmy tak wszystkie? No, jesteśmy wszystkie, bo dziewczyny nas spały dzisiaj. Bo one mają do nas godzinę i pół. Hit, no. One mają dostanie godziny i tam jeżdżą. Nie wiem, ale dobrze, nie proszę mi zmieniać. Muszę zmieniać stan, bo jak zmienicie, to się obrażę. Właśnie po zakupach i mam tak napompowany plecak, jeszcze się nie zmieściło. Pokażę na jak wyjęta plecak. Czekaj! O, no. To jest kola i owoce. Kola i owoce i jeszcze wszystko. I tylko... O. I plis, nie walcie w to, bo się baran rozpryśnie. Polecam. Laura w ogóle, gdy pokazywała to nie włączyła nagrywania. Nie, także będzie super. Kacza na cichy. Bo ja usiadłam na Hani i Hania wstała i ja zleciałam tak jak stoję, tak nogą kiedyś i spadłam na chipsy. Wszystkim. Nagrało się. Najlepszy obiad, Maciek przed stajnym. Polecam. Karola? Co? Najlepszy obiad to? Po? Smak. Co? Stajnią. Dobrze, ja nie lubię. Stajnią. Chcemy pojeździć, koniki są zlone, porządnie. Bo zieram jest ta pogoda, wszyscy są na krótki rękaw. Tam jest jak coś, nie? A i tam jest z tyłu. No. I będziemy kroić. Wszystko kroić, jest tego pełno. Tak. I no. No i słuchajcie, ogólnie zrobimy test smaków w formie takiej, że nie będziemy robić tam kto z tym się konkuruje, kto wygra. Tylko już zobaczymy, które rzeczy lubią, a których nie lubią. Zobaczymy, kto jest największym hotem wcinali. Wtedy wybierzemy zwycięzcę, bo nie mam aż tyle czasu, żeby aż tak to robić. Pani Protip, proszę uważać, bo jest krem, tutaj chyba imu, więc... ale Protip, jak macie ubrudzone ręce, płyną do naczyń. Krem buraczka. Pięknie. Gdzie spał na tego? Jest Teksus? Masz, nie wiem, Teksasa? No Teksus, bo tu stoi. Dobrze, na przykład. Znowu się to samo zrobiło. To potem je rozdzielimy, dobra? Mamy to... wszystko pokrojone, ja wam wszystko to, bo ja to kroiłam. Dobra, to kładź od razu na tackę, będziemy robić test smaków Teksasa. Jeden buraczek, mamy buraczka, mamy marcheweczkę, gruszkę, banankę, jabłuszko, ogórka, pietruchę i to wszystko. I selera, ale... Selera musi ugryźć. Tak, ale musi to nie na końcu. Pokroić, no. Idziemy. Zaraz zjem tego całego paluta. No dobra, sprawdźmy to. Mamy marcheweczkę. Marcheweczkę zje. Zobaczymy, z jaką po prostu ochotą to wszystko je. No, bardzo. Bardzo marcheweczkę. Poczekaj, niech przeżuje sobie, żeby mu smaku nie pomieszać. I daj na początku powąchać, nie? Marchewa zaliczona. Tak. Mogę już dawać? Teraz, teraz pietrucha. Tak, pietrucha też zje. Czyli pietrucha zaliczona. Teraz ogórek. Dostałam z coli. Dawaj. Ogórek. Oj, to się chyba nie pykło. Zjadł, ale po prostu nie umiał. Właśnie, ciekawe czy... Nie, niedobre. Ogórka nie lubi. Dobra, ja mogę dać gruszkę? No. Czyli ogórek nie, a gruszka? No, daj mu. Czy górę jako nie. Ej, gruszkę z jaką ochotą zjadł? No. Gruszka na razie mi się wydaje, że wygrywa. No, też mi się tak wydaje. Banany. Banany. Ale już ile niech sobie pogryzie.
banana. Chyba niechętnie ostatnio ja tak mówiłam. A teraz jestem wszystkim najarane i... Czyli banana jest tak zaliczona. No daj mu przerzuć to! A nie wszystko na mnie, się zaraz pożygam. Ja buszko! Tak, jestem od tego. Będzie zaliczona? Zaliczona. Czyli na razie tylko burek, nie? Ja dam burek. Ale poczekaj. Nie wiem tylko, bo ja jestem brudna. Nie. Oj, banan, jednak nie. Nie, banana nie lubi. Nie, to jest banan, tu jest, to jest jabłko z bananem. Jabłko z bananem. Bo no, mu za szybko poczekaj, za szybko mu dajesz, bo on nie wie, co się dzieje w jego żołądku. Ej, ma włosy! Pokaż się. Kupa. Wiesz to? Czy zjadł? Tylko po prostu mi się bliźnie wyśmie. Poczekaj, poczekaj, Lena. Dobry. Dobra? Na stopce? Kochaj. Buraczek. Czyli zaliczone oprócz ogórka. Ogórka nie zje. Nie lubi. O. Buraczka. No buraczka lubi, no. Ogóreczka. Wszystko mu leci. Wszystko mu leci. Dlatego na przykład czekarowy ten powoli dawać, bo on musi wszystko przynieść. No tylko Lena mu tak szybko dawała, a gdzieś pojechałeś. Ale ma piękną pomadkę. Jaka pomada? Czekaj, pomadkę trzeba. Pomadka. Dobra, czekaj, musi mi buziaczka dać. Chodź. Dawaj. No daj. Dobra, jest git. Super, tak się. Jestem różowa. Nie. Dobra, teraz czekerek. Zobaczymy, co czeker zje. Cię ugryzie selera, bo jest ogromny. Gryziesz? Karmel jest nie ostatni. Czekaj. Nie, no ciężko to ugryzie. Czekaj, bo... Ale ugryz, ugryz. Nie smakuje. To jest moja kola. Ja mu smakuję. Ale to jest strasznie ciężko. Musimy dać na obudce. Karolina. Chyba nie umiem ugryźć. Może, no trzeba, bo my to rozłupiemy i potem im damy. No. Bo jest może czeker zjeść. Może czeker zjeść. Może czeker dałby radę i, ugryźć, no. I później się reszta. Bo jak jest już dziura, to jest wszystko. Karmel pewnie, Karmel. Karmel ostatni, bo Karmel tego nie ugryzł. A ja szukajmy dla czekera, będziemy sprzątać plec i sprzątamy halę. Może kola jesteś. Będziemy mieć sesję tutaj. Zaraz. Tak. Tak. Pan Konrad kazał nam posprzątać halę i nie spodziewał się, że tak ładnie posprzątamy. Pokaż, jak to jest czysto. No jeszcze trzeba drągi przynieść tu. Hala jest piękna. O, one. Naszą stojaki. Proszę bardzo, hala idealna. Wszystko jest posprzątane. Nic nie ma. Ty, ale ty znasz. Ty znasz, go wziąłem. I idziemy teraz na szybką tą, szybkie, kolejny test smaków i idziemy na sesję, nie? Jak się nie nagrywaliśmy wam nic jazdy, bo nie było sensu, nie miało co nawet nagrywać, wszyscy jeździli. Ta princesa była głupią małpą. Mhm. Musiała dostać w łeb, się mnie boi. Nie, pan Konrad pojechał. A, dobrze, przez naszego księcinia, sad marcheweczkę, bo zapomniałam włączyć nagrywania. Tak, masz parę. Nie, to jest para. No, czyli marcheweczkę lubi, tak? Zjadłaś? Teraz. Czekaj, powoli trzeba dawać. Nie? Dobra? Teraz będzie gruszkę. A, że spadł drąg na nogę. Teraz gruszka? Proszę bardzo, gruszka. Gruszka dobra? Odsuń się, odsuń się. Gruszka dobra. Czeker, odsuń się. Gruszka dobra. Jabłuszko. Jabłuszko też czekerek bardzo lubi. Tak. Wiem, że tego nie nagrywam, ale ciężko. Dobra, weźcie to nagrywaj. Czekerek bardzo lubi też gruszki i jabłka. I marchewki. A ja wszystko zdał egzamin swój. Weźmiemy coś, co myślę, że nie będzie lubił za bardzo. Buraka sobie sam zjadł. Sam sobie się poczęstował. Sam się częstuje. Buraczka też lubi najwidoczniej. Buraczka też bardzo lubi. Moglibyśmy po prostu dać i zobaczymy, co będą brali. No. I bardzo mogę.
blaszki. Taki bar owocowy. No. No, to jest warzywne. Dajemy mu do wyboru. No, bieraj. Tekelek? No nie. Kole. Co byś chciał? Ogórka? Ogórka spadł na ziemię. Ogórka! Ciekawe, czy wypluje, czy zje? Coś go tam gryzi. Zjadł! Zjadł ogórkę! Czy tego wszystko muszę mnie nie gryźć? Co jeszcze byś chciał? Pietruszki i banan. Pietruszka i banan, tutaj. Banany. Oj. Z bananowy chłopiec. Tak. On lubi wszystko. Czekera nic nie odrzuca. Dobra, to teraz to coś. Próbujemy serek. Zobaczmy, czy on to przegryzie. Tak, bo Texas nie dał rady. No, musi sobie pogryźć wszystko. Zwolę kantarek lubię na sesję. No. Ale ma pomadkę. Pomadka. Zbroczka. Piękna. Kiedy chcesz, żeby twój koleś się zapinił na zawody. Masz tę jabłuszkę. Tak, podgryziesz tu? Próbuję. No nagrywaj to. Nagrywam. Niko cały magazyn. Ogarnia to w miarę. Wyszedł. Wygryzł. Ale wiesz, jak to się ciężko trzyma. A może połóż mu to na ziemię? Nie, bo mi się to będzie obracać. Czekierek bardzo wszystko uwielbia. Tak. Musi powygryzać innym konikom. Tak, pomoże. Łatwiej. Wszystko lubi. Tak. To musisz o Kajusia. Jak to? Ej, zdarł mi skórę. O nie. Nie odcinkuję. No. Czekaj, oj. Kończy jeść, to idziemy do Kajetana. Do kogo? Do Kajetana. Nie, bo on teraz musi trochę czekać po jeździe. Żeby zjadł. No właśnie. Czekerek sobie tu. Czekerek wcina. I nie wcina. A Hania co ja tutaj? Ja zdycham. Została poszkodowana. Jeszcze chcesz? Chyba mu smakuje. Bardzo. Czyli on wszystko jadł. Potem ci dam to do żłobu, dobra? Teraz karmelek. Czas na karmelitkę. Zobaczymy, czy karmel wszystko zjadł. Ostatnio on nie lubił bardzo ogórka. Wygrała marchewka, to jest smaków jego. To najpierw w górach. Bo to na chwilę w końcu, bo się odwrócę. Dobra. Karmelek zje buraczka. Ja wiem, mi było z burakiem. Ale włóż mu do żłobu, jak nie zjadł. Tak, teraz kolejne, żebyś chciał. I tak sobie je buraczka. Damy mu tak do wyboru. Tak sobie. Do wyboru, zostaw. Do wyboru nie będzie. Nie, bo wszystko się zjeżdża na raz. Nie, nie zjeżdża. Tak, zjeżdża. Karmelitko. Karmelita. Nie wiesz, to nie. On nie jest zainteresowany jedzeniem. On się boi, tak jak tata. Zaraz pójdziemy do Teksasu z celerkiem. Proszę bardzo, bananek. Bananek? Bananek zjedzony. Kremelek lubi bananki. Poczekaj, niech pogryzie. Ale weź tutaj. Teraz. Aha, solarek. Teraz gruszka, tak? Gruszka Kremelek też bardzo lubi. Najciężej było czekera złapać w kadr. Największy łeb. Ale pomadka, kochany mój, jaka smutka! On ma krem z buraków teraz. Piękne, dobrze. Piękne pomadka. Tam na placie chce się raz w Christmas. Dobra, dalej. Jezu! Matko, nie chcę być brudna. Idziemy na sesję zdjęciową. Lena będzie fotografem. Kale, bierzesz karmela na sesję? Boże, jaka ty brudna jesteś. Nie! Stoj! Co chcesz? Nie, chodź tu. A góraz? Jeszcze ogóraz. No czekaj! Daj mu pogryź! Nie, on jest bardzo za... Ale karmelka na... No co on ci tu robi? On ci nic nie zrobi tutaj. Karmelka ulubionym ogólnie warzywem jest ten, jak to się nazywa, seler. To, co teraz je. On to uwielbia.
od Zuzi dostał na urodzinki. I pietruszka. A selereka jest ciężka. Sekera jest mu ciężka. Sekera. Selera jest mu ciężko zjeść. No bo on jest... Jedyne co czeker to może zjeść selera, nie? Czekera wyjdzie najłatwiej. Karola, on żyga tym jedzeniem, mu się wszystko... No poczekaj, niech odpocznie chwilę. I zaraz Karmelik zrobi też smak smaku. Tak, on może gadał jak. To się nie żyga, bo konie nie mogą żygać. Tylko u... Tylko no... Nie, bo ma tak dużo, ma dużą pianę w buzi po prostu. Bo dużo soczystych owoców zjadł. Możesz jeść. Nie, on nie lubi ogórka, bardzo nie lubi ogórka. Tylko Karmelek wypluł ogórka, bo Karmelek nie lubi ogóryczka. Pietrucha lubi. Oni później będą się zastanawiać. Co to tak różowo? Świat palmi. Ulubione coś karmelitki. No proszę, tutaj. Próbuję tego ogórka wieść. Chcesz tutaj to? O, Karmelek uwielbia. Kuleczka ma piłeczkę. No lepiej jak Teksas. Mogę mu zostawić piłkę w boksie. Tak, zobaczymy jak Teksas. Czyli Karmelek wszystko lubi, tylko nie ogórka. To jak Teksas. A Czeker wszystko lubi. Teraz smaczek. Goldie nie lubi. Karmelek wszystko zje. Idziemy teraz na sesję. I damy jeszcze Teksasowi to, nie? Idziemy do Teksaska. Tak? O matko, ugryzło go coś w plawie, musiałam mu sklepać. Teksaska dać mu ten z monokonikami, z kliczekiem, pomyłeś gdzieś tam idzie, nie mogę go nagrać, bo w sumie go nagram gdzieś tam. Gdzieś tam idzie, nie wiem czy widać go. Nie widać ciebie i twoje tam. Widać go teraz? Teraz tak. O, tam idzie Karmelek. Jedziemy na sesję, tylko damy Teksaskowi to coś. Karmel zjadł, Czeker zjadł, a Teksas chyba nie umie ugryźć. Jak nie ugryzie, to damy Karmelowi i Czekerowi. Nie gryź Karmelka. Czeker! No. Gryzie, smakuje. Smakuje! Teraz tu nie zachodzi tak zaś. W głowie. Tego nie musisz już nagrywać.